Tomasz urodził się we Włoszech, niedaleko Akwinu, w roku 1225. Jego ojciec, rycerz Landulf, był z pochodzenia Lombardczykiem, matka zaś była Normantką. Kiedy chłopiec miał 5 lat, rodzice oddali go w charakterze oblata do opactwa na Monte Cassino. Jednak opatrzność miała inne zamiary wobec młodzieńca. Z niewyjaśnionych powodów opuszcza on klasztor i udaje się do Neapolu, gdzie studiował na tamtejszym uniwersytecie. Tam zapoznał się z niedawno założonym przez świętego Dominika zakonem kaznodziejów. Rok wstąpienia do tego zakonu nie jest bliżej znany. Święty miał wtedy około 20 lat. Zamiar ten jednak spotkał się z dezaprobatą rodziny. Wszelkimi sposobami, włącznie z 2-letnim aresztem domowym, próbowano zmienić jego decyzję, bezskutecznie. Wysłano nawet jego własną siostrę, Morettę, by mu dominikanów wybiła z głowy. Tomasz jednak umiał tak do niej przemawiać, że sama wstąpiła do benedyktynek. Przełożeni wysłali go na studia do Rzymu, a stamtąd około roku 1248 do Kolonii, gdzie wykładał na tamtejszym uniwersytecie głośny uczony dominikański, święty Albert Wielki, który miał wypowiedzieć prorocze słowa o Tomaszu. Nazywamy go niemym wołem, ale on jeszcze przez swoją naukę tak zaryczy, że usłyszy go cały świat. W Kolonii Tomasz przyjął także święcenia kapłańskie. Po chlubnym ukończeniu studiów przełożeni wysłali go do Paryża, by na tamtejszej Sorbonie wykładał teologię. Był najpierw bakalarzem nauk biblijnych, a następnie wykładał sentencje Piotra Lombarda. Zadziwiał wszystkich jasnością wykładów, wymową i głębią. Stworzył własną metodę, w której najpierw wysuwał trudność i argumenty przeciw danej prawdzie, a potem je kolejno zbijał i dawał pełny wykład. Na skutek intryg, jakie przeciwnicy dominikanów rozbudzili na Sorbonie, Tomasz po 7 latach powrócił do Włoch. Na kapitule generalnej w roku 1260 został mianowany kaznodzieją. Przez pewien czas podjął także wykłady na dworze papieskim Urbana IV. W latach 1269 do 1272 powraca na Sorbonę. Potem przez 2 lata podejmuje wykłady na Uniwersytecie w Neapolu. W tym samym czasie kapituła generalna zobowiązała go, aby zorganizował teologiczne studium generale dla zakonu dominikanów. Tomasz upatrzył sobie Neapol na miejsce tych studiów. W roku 1274 papież błogosławiony Grzegorz X zwołał do Lyonu Sobór Powszechny. Zaprosił na ten sobór także świętego Tomasza z Akwinu. Tomasz jednak, mając 48 lat, po krótkiej chorobie zmarł w drodze na sobór w opactwie cystersów Foza Nova w dniu 7 marca 1274 roku. Z tego właśnie powodu do roku 1969 doroczną pamiątkę świętego Tomasza Kościół obchodził właśnie 7 marca, w dzień śmierci. Ten dzień przypada jednak prawie zawsze w Wielkim Poście, dlatego reforma liturgiczna doroczne wspomnienie świętego przeniosła wyjątkowo na 28 stycznia, a więc na dzień przeniesienia jego relikwii do Tuluzy, co miało miejsce w roku 1369. Akwinata wsławił się szczególną niewinnością życia oraz wiernością w zachowywaniu obserwacji zakonnej. Święty Tomasz był kaznodzieją, poetą, ale przede wszystkim wielkim myślicielem, człowiekiem niezwykłej wiedzy, którą umiał połączyć z nie mniej wielką świętością. Powiedziano o nim, że między uczonymi był największym świętym, a między świętymi największym uczonym. W swojej skromności kilkakrotnie odmawiał propozycji zostania biskupem. Stworzył zwarty system nauki filozoficznej i teologii katolickiej, zwany tomizmem. Wywarł ogromny wpływ na ukształtowanie zachodniej myśli chrześcijańskiej. Spuścizna literacka świętego Tomasza z Akwinu jest olbrzymia. Wprost wierzyć się nie chce, jak wśród tak wielu zadań mógł napisać dziesiątki tomów. Wyróżniał się umysłem nie tylko analitycznym, ale także syntetycznym. Do najważniejszych jego dzieł należą Summa contra Gentiles, czyli Apologia wiary przeciwko poganom, Kwestie dysputowane, Komentarz do sentencji Piotra Lombarda, Summa teologiczna i Komentarze do niektórych ksiąg Pisma Świętego. Szczególną czcią Tomasz otaczał Chrystusa Zbawiciela, zwłaszcza w tajemnicy krzyża i w misterium Eucharystii, co wyraził w tekstach liturgicznych do brewiarza i mszału na uroczystość Bożego Ciała. On jest autorem między innymi znanego hymnu Zbliżam się w pokorze. Płonął synowską miłością do Najświętszej Marii Panny. Jest patronem dominikanów, księgarni, studentów i teologów. Przyzywany jest także jako opiekun podczas sztormów.
Papież Jan XXII zaliczył go do grona świętych 18 lipca 1323 roku. Natomiast święty Pius V ogłosił go 11 kwietnia 1567 roku piątym doktorem Kościoła Zachodniego. 4 sierpnia 1880 roku papież Leon XIII ustanowił go patronem wszystkich uniwersytetów i szkół katolickich. W ikonografii święty Tomasz przedstawiany jest w białym habicie dominikańskim. Jego atrybutami są anioł, gołąb, infuła u nóg, której nie przyjął, kielich z hostią, księga, laska, model kościoła, monogram IHS, monstrancja, pióro pisarskie, różaniec oraz słońce na piersiach, które symbolizuje jego boską inspirację. Módlmy się. Boże, źródło mądrości, dzięki Twojej łasce święty Tomasz z Akwinu gorliwie dążył do świętości i odznaczał się głębokim poznaniem prawd objawionych. Spraw, abyśmy zrozumieli Jego naukę i naśladowali Jego czyny. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.